Cześć, z tej strony Codziennie Lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360. Dzisiaj postaram się króciutko, ostatnio zarzuciłem Was troszeczkę takimi dłuższymi odcinkami, więc dzisiaj krótko i inspiracyjnie. Wspominałem już wielokrotnie w swoich materiałach, że najważniejsze jest działanie, nie musisz wszystkiego rozumieć, nie musisz wszystkiego wiedzieć, a nadal wszystko nie powinieneś czekać, nie powinieneś w nieskończoność się przygotowywać, tylko powinieneś działać. I wspominałem też o tym, że bardzo często jest tak, że bierzemy różne sprawy do siebie, nie oddzielamy naszych opinii, naszych odczuć, różnego rodzaju lęków i emocji od rzeczywistości, czyli utożsamiamy te nasze wyobrażenia, tą nakładkę, te zniekształcenia, które dorabiamy i historie, które dorabiamy sobie do rzeczywistości, utożsamiamy z rzeczywistością samą w sobie. Nagrałem raz taki króciutki odcinek, że mapa to nie terytorium, czyli te twoje emocje i ta cała nakładka, którą interpretujesz rzeczywistość, to nie jest rzeczywistość sama w sobie, ponieważ każdy z nas widzi tą rzeczywistość w inny sposób i to, jak widzisz świat, nie jest absolutną, obiektywną prawdą. To jest tylko twoja perspektywa, która nie jest absolutną prawdą. Możesz w każdym momencie ją zmienić i możesz zrozumieć, że to jest tak, jakbyś patrzył przez jakiś filtr. Ale dlaczego ci o tym dzisiaj mówię? No oczywiście nie sposób się już nie zazębiać w tych treściach. Nagrałem kilkaset filmów, więc siłą rzeczy te tematy gdzieś tam będą się zazębiać, ale mam dzisiaj dla Ciebie mocne przesłanie, które być może do Ciebie fajnie trafi, żeby właśnie działać przede wszystkim, nie brać różnego rodzaju opinii i porażek do siebie i nie intelektualizować, nie komplikować sobie procesów. I to wszystko fajnie, zgrabnie podsumuje jedno zdanie, które ja wziąłem od takiego człowieka, który nazywa się, ma ksywę Kucza, on się zajmuje sportami sylwetkowymi, fajny gość. I on powiedział kiedyś coś takiego, co właśnie super do mnie trafiło, być może dzisiaj też Cię to zainspiruje, że nieważne co masz w głowie, ważne co masz w dupie, bo w dupie możesz mieć wszystko. I to jest, powiem Wam, takie żartobliwe niby hasełko, ale jak się tak głębiej nad tym zastanowić, znam mnóstwo inteligentnych, fascynujących ludzi, którzy mają ogromną wiedzę na różne tematy, ale gówniane efekty w życiu, ponieważ nie stosują tej wiedzy i nic im po tym, że są inteligentni, nic im po tym, że są oczytani, tak na dobrą sprawę, niestety, ale nie mają przez to więcej, nie mają przez to lepszego życia. Często tak naprawdę to są osoby, które ciułają, że tak powiem, i no, nie mają specjalnych efektów ani biznesowych i tak dalej. Natomiast znam osoby, które myślą naprawdę w bardzo prosty sposób. To nie są osoby, wiecie, oczytane i tak dalej, ale po prostu mają poukładane biznesy, bo po prostu robią. W tym momencie, kiedy on już leci z kolejnym produktem, to tamten się zastanawia i czyta 15 książkę na ten temat, nie? Ten pierwszy chce wszystko zrozumieć, zanim zacznie działać. Ten drugi działa, zanim w ogóle rozumie, co robi. I dzięki temu, że on nie komplikuje tego wszystkiego i nie zraża się tymi porażkami, czyli nie bierze tego wszystkiego do siebie, czyli nie tyle ma w głowie, co właśnie ma w dupie. Czyli nie, ma w dupie to, że się pomyli, ma w dupie, że czegoś nie wie, ma w dupie konsekwencje, które mogą wystąpić i po prostu działa. Myli się i ma efekty. On się pomyli 10 razy częściej niż tamten. Ale on myląc się wyciągnie wnioski i pójdzie dalej, a ten będzie się przygotowywał, żeby się nie pomylić, ale nigdy nie zacznie działać. I właśnie o to chodzi, żeby w życiu po prostu nie tyle się doktoryzować, tylko po prostu robić swoje i przyjąć te porażki i różnego rodzaju pomyłki jako zwyczajne lekcje, elementy na drodze do osiągania czegoś. I jesteśmy w stanie osiągnąć i wyciągnąć wnioski w ogóle z tych błędów dopiero w momencie, kiedy te błędy popełnimy. Czyli nie jestem w stanie nauczyć się grać w piłkę bez kopania piłki. Nie jestem w stanie nauczyć się tego z książek. I tak samo nie jestem w stanie nauczyć się podejścia do porażek i wyciągnąć błędów z porażek w momencie, kiedy nie popełnię błędów. Czyli muszę najpierw popełnić błędy, żeby się z nich nauczyć. I drugie takie hasło, które kiedyś też usłyszałem i też będzie, myślę, bardzo inspirujące dla Ciebie, to jest to, że w momencie, kiedy chcesz osiągnąć dwa razy większy sukces, to musisz przygotować się na dwa razy więcej porażek. Jak chcesz osiągnąć 10 razy większy sukces, to musisz przygotować się na 10 razy więcej porażek. Po prostu to są elementy. My za wszelką cenę chcemy unikać tych porażek. Wydaje nam się, że jesteśmy w stanie osiągać sukcesy bez popełniania błędów. To jest niemożliwe. Jesteśmy w stanie osiągnąć, powiedzmy, coś, unikając pewnego rodzaju błędów, ale te błędy zawsze się wydarzą. W momencie, kiedy będziesz dążył do tego, żeby tych błędów unikać, tych słabszych dni, słabszych porażek, nieprzygotowania,
tak dalej, to będzie cię to hamowało przed jakimkolwiek działaniem. W momencie, kiedy się otworzysz na to i powiesz sobie tak, ok, dzisiaj działam, popełniam błąd, czyli nastaw się na to, że po prostu działasz z intencją nauki, z intencją tego, że ten błąd jest wkalkulowany w twoją działalność. Czyli bo nikt tak nie myśli, bardzo rzadko tak myślimy. Zobacz, jak ktoś na przykład mówi, chce otworzyć firmę i zarobić pierwszy milion, to nikt nie ma w głowie na zasadzie czegoś takiego, że popełnię 20 błędów i wtedy osiągnę sukces. Tylko każdy myśli, że osiągnie ten sukces nie popełniając żadnego błędu. Tymczasem statystyki i w ogóle pogadaj z kimkolwiek, kto osiągnął sukces. Każdy mówi, że popełniał błędy. Ludzie bankrutują, ludzie mają niewypalone projekty, różnego rodzaju błędy popełniają. Każdy ci to powie, że popełnił mnóstwo błędów i przepalił mnóstwo pieniędzy, zrobił wszystko źle i każdy, kto osiągnął jakikolwiek sukces, gdybyś go zapytał, jakby to zrobił jeszcze raz, to każdy by ci powiedział, że popełniłem tu takie błędy i robiłbym to zupełnie inaczej. To oznacza, że ci ludzie po prostu działali, uczyli się i nie zrażali się tymi porażkami. Nie brali też do siebie opinii innych, mieli po prostu to w dupie i robili swoje. Nie mieli w głowie, mieli w dupie. I właśnie to jest taka kwintesencja osiągania czegokolwiek w życiu. W momencie, kiedy starasz się doktoryzować, intelektualizować, to paraliżujesz się właśnie tym działaniem, przed działaniem boisz się tych błędów, boisz się opinii, boisz się jakichkolwiek porażek, bo im więcej się uczysz, tym większą masz presję na sobie, a w momencie, kiedy otworzysz się na to, że ok, chcę osiągnąć sukces, znaczy, że muszę się pomylić, znaczy, że muszę po prostu popełnić błędy, bo to są po prostu kolejne kroki na tej drodze do sukcesu i one są niezbędne, nie jestem w stanie ich uniknąć, to kiedy się na to otworzysz, to paradoksalnie może się okazać, że tych błędów będzie mniej, bo będziesz bardziej wyluzowany i będziesz rzeczywiście szybko reagował i wdrażał. Każda taka porażka będzie mniej ważyć, bo ty szybko będziesz wyciągał wnioski, a ktoś inny będzie się przygotowywał 2 lata do czegoś, 3 lata i jak popełni pierwszy mały błąd, to się podda, bo stwierdzi, że to nie może tak wyglądać dalej. No i właśnie nie będzie miał tego wszystkiego w dupie. Taka mała inspiracja dla ciebie. Mam nadzieję, że wyciągniesz z tego jakiś wniosek. Działaj, nie bój się porażek, nie bój się błędów. Ważne jest nie to, co masz w głowie, tylko to, co masz w dupie. I jeśli chcesz osiągnąć więcej sukcesów, to musisz przygotować się na większą liczbę porażek. I to był kolejny odcinek serii Daily 360. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. A ja przypominam, że w opisie tego filmu jest link do newslettera. Jeśli się zapiszesz, dostaniesz ponad 100 filmów, których nigdzie indziej nie opublikuję. One są tylko dla subskrybentów mojego newslettera. Trzymaj się, hej!